W Radzeniu Chełmińskim odbył się mini turniej rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych z okazji dziesięciolecia Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego, którym dowodzi aktualnie pani Patrycja Piłat, a z którą mieliśmy przyjemność porozmawiać i dowiedzieć się czegoś o zamku, jego historii, jak i samej imprezie rycerskiej. Pani Patrycja jest organizatorką imprezy w Zamku Radzyńskim. Jak dowiedzieliśmy się, ruiny zamku są udostępniane zwiedzającym w okresie letnim. Jest możliwość wejścia na dwie narożne wieże, z których roztacza się rozległy widok na okolice. Do dzisiaj częściowo zachowało się skrzydło południowe z kaplicą. Fasada, w prawie pełnej wysokości, dwie narożne wieżyczki, przyległa do niego część skrzydła wschodniego i partie murów pozostałych skrzydeł. Sprzed zamcza zachowały się prawie w całości dolne partie murów południowego i zachodniego. Zapraszamy na rozmowę z panią Patrycją. Moim państwa gościem jest pani Patrycja Piłat, organizatorka dzisiejszej imprezy na zamku w Radzyniu Chełmińskim. Witam panią bardzo serdecznie. Serdecznie witam. Chciałbym pani zadać standardowe pytania odnoszące się do tego, co tutaj się dzisiaj dzieje i przede wszystkim do tej budowli, którą możemy podziwiać. Właśnie Radzyń Chełmiński i ten zamek. Kiedy powstał? Kiedy został zburzony? Może opowie pani nam jakąś ciekawą legendę. Zamek w Radzynie Chełmińskim został wybudowany oczywiście przez zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli przez Krzyżaków, na przełomie XIII-XIV wieku. Dokładnie nie wiadomo, ile lat był budowany, bo są różne źródła, podaje się, że od 30 do 70 lat. Takimi datami pewnymi to jest rok 1234, kiedy to zostały nadane prawa miejskie u nas w Radzyniu Chełmińskim. I po tym roku Krzyżacy przystąpili do budowy tego zamku. Początkowo to była drewnianoziemna budowla, dopiero pod koniec XIII wieku, gdzie już do stałego użytku weszła cegła, zaczęto właśnie budować ten zamek ceglany, który możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Na pewno został wybudowany do roku 1329, bo w tym roku właśnie odbył się tutaj taki dosyć duży zjazd duchowieństwa z całej ziemi chełmińskiej, z rycerstwem z ziemi chełmińskiej i z wielkim mistrzem na czele. Różne były jego losy. Był bardzo dobrze usytuowany, więc było go ciężko zdobyć. Po pamiętnej bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku król Władysław Jagiełło zdobył ten zamek, jednak tak naprawdę jak wracał właśnie z tego spod Malborka, jechał do Torunia, tutaj po tej bitwie na zamku nie było jakiejś takiej konkretnej załogi. Tu zostali bardziej jacyś tacy schorowani wiekowi krzyżacy i oni tak bardziej symulowali obronę tego zamku i oddali ten zamek bez walki. Po 2 miesiącach krzyżacy próbowali ten zamek odbić, jednak im się nie udało. A zniszczony został przede wszystkim, tak jak większość zabytków u nas w Polsce, w czasie potopu szwedzkiego. Najazd Szwedów przyczynił się do tego, że jednak w dużej części został zniszczony. A ciekawostką może być to, że nasz zamek radzyński w latach swojej świetności był drugi co do wielkości po zamku w Malborku. Był jedną z wcześniejszych komturii na ziemi chełmińskiej. Po bitwie pod Grunwaldem tu u nas w Radzyniu Chełmińskim były złożone skarby Urlicha von Jungingena, wielkiego mistrza zakonu, który zginął na polach grunwaldzkich. Proszę mi powiedzieć, a w tej formie, w której teraz możemy podziwiać te resztki zamku, kiedy do takiej formy został doprowadzony? Pierwsze zniszczenia to wiek XVII, tak jak wspomniałam, Szwedzi, później rozbiórka, na pewno około 1800 roku, kiedy budowano cytadelę w Grudziądzu, był nakaz rozbiórki pobliskich zamków w Pokrzywnie, w Roguźnie, w Grudziądzu i nas w Radzyniu. Zabrano nam trochę tej cegły na tą cytadelę grudziądzką, na szczęście na czas została ta rozbiórka wstrzymana, dzięki czemu możemy jednak tutaj coś jeszcze podziwiać. No i niestety mieszkańcy. Jak była potrzeba
budowy domów brano cegły stąd i budowano domy w mieście. Wiek XIX to już są takie zainteresowanie większe zamkiem, zabezpieczenia, tak jak na przykład nad kaplicą żelbetonowy strop. No i do dnia dzisiejszego właśnie możemy podziwiać ten zamek w takiej formie, jakiej jest. Czy istnieje możliwość, że kiedyś zobaczymy ponownie zamek w całej okazałości? To chyba jak dużo wygram w totolotka. Tylko i wyłącznie to życzymy pani szczęścia w takim razie. Żartuję, no mam nadzieję, ale z drugiej strony ten zamek ma też swój urok. Jest to trwała ruina i oryginalna, bo na przykład porównując teraz zamek w Golubiu, Dobrzyniu, jest piękny zamek, ale to już nie jest krzyżacki. On jest przerobiony przez Annę Wazówną, renesansowy. To już nie jest ta perełka krzyżacka, a tutaj jednak mamy oryginalne mury. A propos dzisiejszej imprezy, którą będziemy mogli podziwiać, którą podziwiamy, z jakiej okazji jest ten happening? Dzisiaj odbywa się mini turniej rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych z okazji dziesięciolecia działalności Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego, czyli tego bractwa, którym aktualnie dowodzę. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć naszym widzom, czy zamek jest na co dzień otwarty do zwiedzania? W sezonie letnim, bo wiadomo, nie ma tutaj dużo jakichś takich salb, które mogłyby być udostępniane zimą, ale od początku wiosny do końca jesieni, dzień w dzień zamek jest otwarty, udostępniany turystom. Może jakaś historia, która przyciągnęłaby rzeszę turystów, jakaś legenda, coś nadzwyczajnego? Legenda. Z doświadczenia wiem, że na przykład dużo tutaj przyjeżdża fanów filmu Pan Samochodziki Templariusze. Dwa pierwsze odcinki były nagrywane tutaj na zamku. Są pozostałości po planie filmowym, tajemne znaki wyryte na murach i na przykład fani tego filmu przyjeżdżają, szukają tych znaków. Na pewno osoby, które interesują się architekturą zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. A historia? No ciekawostką może jest coś takiego, co mało ludzi wie. Tutaj po tym, jak właśnie Szwedzi najechali na ten zamek, były zniszczenia. Zamek trafił w ręce polskie i tutaj byli starostowie. Starostami na tym zamku byli dąbrowscy herbu Wirgowiolata, przodkowie naszego generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Także ten zamek czasami gdzieś w literaturze może być też nazywany Zamkiem Dąbrowskich. Rozumiem. Dobrze, dziękuję pani bardzo za tę wyczerpującą wypowiedź. Życzę samych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękowaliśmy pani Patrycji i udaliśmy się na zwiedzanie zamku, komnat, a także miejsc widokowych, do których dostać się można tylko krętymi schodami. W trakcie zwiedzania zauważyliśmy znajomego gościa, panią poseł Marzennę Drab, która również pojawiła się na zamku. Postanowiliśmy zadać jej kilka pytań. A my na zamku w Radzyniu Chełmińskim spotkaliśmy panią poseł Marzennę Drab. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani poseł, co pani tutaj robi? Wspaniale się bawię. Bawię się na uroczystości dziesięciolecia bractwa rycerskiego właśnie z zamku w Radzyniu Chełmińskim. Ale jadąc tutaj na tą uroczystość dziesięciolecia, nie przyjechałam z pustymi rękami. Chciałam powiedzieć, że już jakiś czas temu powstał film pod moim mecenatem. Nagrał go i przygotował, opracował pan Piotr Grążaski. I przyjeżdżając dzisiaj tutaj właśnie na obchody tego dziesięciolecia, jubileuszu, przywiozłam kilkanaście kopii tego filmu. Filmu o właśnie wspaniałym, urokliwym, lekko tajemniczym zamku w Radzyniu Chełmińskim. No, zawsze mnie fascynowały właśnie i historia, i zamki, stare budowle, kościoły. I stąd po prostu moje wsparcie, sfinansowanie tego filmu.
No powiem tak, zabawa przednia, wspaniała. Myślę, że te moje działania również przyczynią się do tego, że będzie to tak wyjście pewnie Radzynia Chełmińskiego troszeczkę poza swój tutaj obszar i obręb. Myślę, że może to będzie początek starania się, aby właśnie odwiedziny czy imprezy, które są organizowane, bo takie są organizowane na Radzyńskim Zamku, znalazły się w wojewódzkiej ofercie turystycznej. Tego życzyłabym sobie jako mieszkance tego województwa wspaniałego, jak również mieszkańcom Radzynia Chełmińskiego, a zwłaszcza bractwu, dzisiejszym jubilatom. Wspiera Pani kulturę, bardzo szczytny cel. A proszę mi powiedzieć a propos tego filmu, czy dzisiaj będziemy mogli go podziwiać? To znaczy dzisiaj podziwiać pewnie nie, dlatego że będą właśnie potyczki rycerskie, tańce biało, będą wykonywały białogłowy, ale film jest już w internecie dostępny, jest również na mojej stronie, także można wejść, obejrzeć, a te kopie, które dzisiaj przekazałam na ręce pani Patrycji, mam nadzieję, że znajdą się takie miejsca, w których będzie można te filmy również emitować. Mam nadzieję, że one w jakiś tam sposób wspomogą również zwiedzanie zamku i na taką chwilę odpoczynku i zadumy właśnie obejrzenie krótkiego filmu. Jest pani w Radzyniu Chełmińskim w roli posła, czy również w roli kandydata na posła? Absolutnie nie. Nie ma w dniu dzisiejszym żadnej kampanii. Nie jestem dzisiaj kandydatem. Ja jestem po prostu dzisiaj, jestem posłem, ale przede wszystkim Marzeną Dra. Po prostu fajna rzecz się dzieje, fajna impreza i ja po prostu chcę się bawić. Ja jestem normalnym człowiekiem, także dzisiaj jestem tylko Marzena Dra. To życzymy pani miłego wypoczynku w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że na pewno mi się przyda. Razem z panią poseł był Piotr Grążawski, twórca filmu o Zamku Radzyńskim, który zrealizowano pod mecenatem posłanki. W planach jest realizacja innych filmów o zamkach naszego regionu, które mają promować ziemię chełmińską, na której znajduje się wiele pięknych, często już zniszczonych przez czas, ale owianych tajemnicą zamków. Zapraszamy na rozmowę. Mam zaszczyt porozmawiać z twórcą filmu o zamku w Radzyniu Chełmińskim, panem Piotrem Grążawskim. Witam pana. Witam, dzień dobry. Skąd się wziął pomysł, żeby stworzyć taki film? No, zamek w Radzyniu to jeden z najpiękniejszych zamków krzyżackich. Niektórzy twierdzą, że piękniejszy od niego może być jedynie zamek malborski, chociaż tutaj to jak zwykle zależy od człowieka. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby wspomagać tutaj lokalne społeczności. Oczywiście ta społeczność z Radzynia jest powiedzmy pierwsza, ale wygląda na to, że będzie dalszy ciąg i dłuższa seria właśnie takich przedstawień niedużych miejscowości, w których są różne ciekawe obiekty i właśnie na tym polega pomysł pani poseł. To jest film dokumentalny? To jest film taki w zasadzie, który ma przedstawić zamek nieco z innej strony, a mianowicie nie tylko jako potężną, dawną, potężną krzyżacką fortecę, ale też jako miejsce niezwykłe, gdzie jest zaklętych, w cudzysłowie oczywiście, kilka takich myśli, które kiedyś kierowały zakonem, jeśli wznosili swoje obronne i inne i religijne obiekty. Zamek Radzyński doskonale się do tego nadaje. Gdzie możemy oglądać film? Film jak na razie jest oczywiście dostępny w internecie, na przykład na YouTube lub na stronach na przykład pani poseł, a także pewnie na paru innych, ponieważ on był tak pomyślany, że to jest rzecz, która ma promować, ma jakby być dostępna dla wielu różnych osób. No a właśnie idea tego filmu polega właśnie na tym, że jak największa dostępność, jak największa wiedza i jak najwięcej osób, żeby się z tym zapoznało, ponieważ jak się okazuje, to nasze tutaj rejony, nasz region, posiadając mnóstwo skarbów kultury, historii, posiadając mnóstwo skarbów kultury i historii, wciąż jest jeszcze mało znany. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.